Dzień dobry, witajcie! Super okręty Anapolis wjeżdża na kanał. Mój mały rekord po raz kolejny pobity. Będzie całkiem konkretnie bitwa na streamie, ponieważ jakiś czas temu zrobiliśmy sobie wieczór z super okrętami. Przerzuciłem się na konto prasowe i sobie trochę na nich popływałem, bo na swoim koncie jeszcze nie mam ani jednego, chociaż po tej bitwie chyba bo będę posiadał niedługo jakieś. A zresztą parę okrętów mi się spodobało. Gdzieś tam przygotowałem sobie replaye pod bitewki. No ale mniejsza z tym. Anapolis, czyli amerykański super okręt, który następuje gdzieś tam po desie, po drodze. Więc to będziecie mieli moją pokazywę, co można z tym zdziałać. Chociaż w sumie w pierwszej bitwie, którą pokazywałem, na nim też było całkiem konkretnie. W zasadzie cała bitwa, praktycznie cała bitwa będzie na atakach, gdzieś na niektórych momentach będzie przerzut na Aeki. Postanowiłem wpłynąć tutaj w to miejsce po to, żeby wziąć kapa, bo nasi gdzieś tam za bardzo się nie zajmowali. Tym jest Yamagiri, jest Shima, jest gdzieś tam podwodniak, więc ewentualnie gdyby się któryś dedek gdzieś tutaj pojawił, no to mam radar, mam hydro, mogę się tam gdzieś ewentualnie przed nimi bronić, gdzieś tam wykrywać. I no właśnie wtedy pięknie spojrzałem na tego Johana i właśnie poszedł na dno. Będą tutaj pobite dwa rekordy, nie dość, że obrażeń, to jeszcze i bazowego expa, więc myślę, że warto popatrzeć. Mamy fraga numer 1, 52 tysiące zrobione już. W zasadzie przeciwnik odpuszcza tą flankę, więc trzeba będzie zrobić kapa i ewentualnie pomyśleć nad pushem gdzieś tam tutaj przed siebie, ustawieniem się i dopiero kombinowaniem. Ale jak zaraz zobaczycie, będę zwrócił uwagę na to, jak pięknie pancerniki przeciwnika będą się pięknie ustawić pod to, żebym sobie mógł je obijać, więc chyba jednak tutaj zostanę na troszkę dłużej. Ale będzie też kilka momentów takich lekko treszczowych, będzie się troszkę działo, także no, polecam zobaczyć całą bitwę. Jest Anapolis przeciwnika, Montana, Satsuma, wszystko tutaj powoli się wycofuje. Jedyne co zostało gdzieś tam z tyłu, to jest to Yamagiri przeciwnika, które właśnie nam ściągnęło Liona w międzyczasie. Jest Montanka, proszę bardzo, cyk. Pierwsze salwy będą troszkę z czapy, bo wydaje mi się, że troszkę za wysoko celowałem, powinienem troszkę niżej i wtedy byłyby fajniejsze salwy już w tą Montanę tutaj. Pięknie, już nie pierwszy raz udało mi się tutaj wykorzystać ten układ wysep, który tutaj jest i to, że przeciwnicy olali tego kapa, bo można tutaj niektórymi okrętami, które mają fajną parabolę, wykorzystać te wyspy i właśnie wstać sobie i za darmo obijać przeciwnika. Zobaczcie, ta Montana, jak na razie obrażenia nie wchodzą jakoś super, bo te moje celowanie też w zasadzie jest całkiem bieda, a nie celowanie, więc no, Montana próbuje gdzieś tutaj też w ciemno spróbować poobijać, no i może w końcu zacznie coś konkretniejszego wchodzić, bo na razie to trochę bieda. No, w końcu jakieś 3, jakieś 5, no, zaczęło się coś dziać. Niestety Montana zaraz chowa się też za tą drugą wyspą, więc niestety bicie jakieś super nie będę miał, ale za to pojawia się Anapolis. No, w końcu zaczęły wchodzić jakieś fajne salwy, to Montana się schowała. No nie. Stówka przekroczona. Mamy przed sobą. Yamagiri jednak ucieka z tamtej strony. Nasze Yamagiri go świeci. Tutaj w sumie nieszczerze w trakcie bitwy, zresztą to było w trakcie streama, więc ciężko zwrócić uwagę na wszystko. Powinienem się odwrócić i raczej pomagać z tym Yamagiri gdzieś tam. Przełączyć się na Haeki i ten. Ale tak się skupiłem na tym Anapolisie, żeby go jak najszybciej obić, żeby się pozbyć radaru, że w sumie przegapiłem ten moment, w którym gdzieś tam to Yamagiri przeciwnika było widoczne. Więc no, płynie sobie ono dalej niestety. Vermont mi tu wchodzi na kapa, znaczy na mój Vermont, czyli mojego teamu zieloniutki wchodzi, może będzie coś pomagał. Oj, właśnie, sytuacja numer 1, czyli Shima wchodzi, moje niedopatrzenie kolejne, powinienem stać na hydro. Gdybym stał na hydro, to bym sobie wyświetlił wcześniej tą Shimę i wiedział, że ona tu idzie i wtedy przeżył. Fajnie, że tutaj trochę ten Vermont pomógł. No i teraz pytanie, czy zbiorę wszystkie torpedy, czy nie? Nie, udało się, zebrałem chyba tylko dwie. Może nawet i trzy, ale że wszystkie były w dziób, to saturacja tutaj podziałała. No, ale Shima była na tyle miła, że zostawiła mi swój dym, więc czemuż by z niego nie wykorzystać. Spot bodajże, jak dobrze pamiętam, Anapolisa w dymie to jest coś około 9-8 i trochę kilometra, więc mogę sobie tutaj pokombinować. Ta Montana jest dosyć blisko, ona będzie zaraz na krawędzi tego, ale będzie też na tyle miła, że się przestraszy i się zaraz zacznie odwracać i do tego jeszcze wpłynie w wyspę, więc czemuż by nie. Niestety nie sięgam nim radarem, ale na szczęście postanowiła się wyświecić, więc znowu apeczki w ruch, pracujemy. Strzał w ciemno, może nawet jeśli uda coś trafić. Na szczęście udało się tylko troszkę. I teraz jest wsparcie, jest Halsey, także skrócony czas przeładowania baterii głównej. Halsey się odpalił. Nie mamy przeładowania coś około bodajże 3 i trochę sekund. Nie wiem, czy mogę w bitwie to podejrzeć.
3,3 sekundy, mogę, fajnie. W tym momencie mamy na Anapolisie 3,3 sekundy przeładowania, więc rozpoczynamy rzeź na pokładzie Montany, 174 tysiące zrobione. Jak na razie bitwa nie układa się do końca, tak jakbyśmy chcieli, chociaż mamy kapy, ale nie mamy punktów, nasi się tam gdzieś w międzyczasie posprzątali. Staram się nie wypływać tutaj jakoś bardzo do przodu, właśnie po to, żeby nie dawać Montanie zbyt dużo do strzału. Dwa, żeby mi tu zaraz coś nie wrzucił i mógłbym się szybko wycofać ewentualnie. I dlatego ta wyspa też po troszku obija. Chciałem się głównie skupić na strzelaniu z pierwszych dwóch wież, ale niestety nie ma mechaniki World of Warships, która by pozwalała strzelać z konkretnej wieży, tudzież wybrać konkretne dwie wieże i z nich strzelać. Gdyby tak było, to nie marnowałbym amunicji i nie płacił za nią, tylko strzelałbym sobie cały czas tylko z dwóch pierwszych wież. No ale trudno, działamy na tym, co mamy. Jedna montana skończona, więc przypłynęła druga, czemuż by nie? Zapraszamy po kolei, żeby każdy dwa razy nie dostał. Pracujemy kolejnymi apekami nad kolejną montaną, 200 tysięcy przekroczone. Jest duży kaliber, gdzieś tutaj kondę się pojawił. Dzień dobry, witamy, witamy. Zapraszamy do udziału, zobaczcie, jest montana, ale gdzieś tam z tyłu też zaczyna się pojawiać Annapolis i Satsuma. Przełączyłem się na haeki, bo wiadomo, montana zaczęła kombinować, zaczęła się pojawiać frontem, no i zaczęła tu dosyć mocno puszować, więc nie chciałem jakoś super tutaj przez dziób zebrać, idzie naprawka, cofam się, żeby sobie tą Satsumę pobijać, widzicie, przygotowałem sobie już apeki po raz kolejny, 240 tysięcy zrobione, pierwsza salwa testowa jeszcze nie, za wcześnie i z drugiej już z tylnych wież zaczęło przelatywać tony Satsumy, więc można zacząć ją obijać. Montana tam dosyć mocno zbiera od naszego Annapolisa, do tego Vermonta, który tutaj też jest na kapie. Dalej mamy stratę okrętu, chociaż już dzięki kapom te punkty nadrabiamy. No i cały czas gdzieś w głowie mi się działo to Yama Giri z tyłu, że ono zostało, że w każdej chwili ono się może z tyłu pojawić i niestety zrobić się może wtedy przykro. Ono może wejść na tego kapa, zrobić nam ładną salwę torped. No zajmę Yama Giri, jak położy dywan, to ciężko jest coś wyminąć. W dodatku przy tej Alfie no, może się zrobić naprawdę, naprawdę niebezpiecznie. Chociażby miał być frag, jest frag numer 4, szansa na Krakena. Brakuje jedynego Krakena. Krakena jest fraga, brakuje jednego do Krakena. 277 tysięcy już nastrzelane i Montana się cofa. Gościu se podpłynął i postanowił się jednak wycofać, więc jest szansa na tego Krakena, żeby go zaraz zrobić. Montana pod lekkim kątem, więc jak się dobrze przyceluje w nadbudówki, bo gdzieś tam się w międzyczasie naprawiała, to jest szansa, żeby zaraz i jest Kraken. Mamy fragę numer 5. Mamy przewagę jednego okrętu, mamy przewagę punktów. Co może pójść nie tak? No to zaraz zobaczycie, co może pójść nie tak. Gdzieś tam jest nasz podwodniak, który gdzieś tam się bawi za Annapolisem. Jest i Musashi się pojawiło. Puszczony radar. Miałem cichą nadzieję, że tym radarem znajdę jednak Yama Giri, ale niestety się to nie udało. I dalej gdzieś tam w głowie siedzi to Yama Giri. Tutaj w sumie trochę za bardzo do przodu dałem, no i niestety nie będę miał zaraz bicia na to Annapolis. Gdzieś tam w międzyczasie Konde idzie YOLO na Musashi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Poszły torpedy raz, no... Zaraz, ci, co widzieli streama, to wiedzą, czy to był dobry pomysł, czy nie. Przypominam, że Musashi dysponuje odpowiednim kalibrem, żeby zarówno mnie, jak i Kondę overmatchować od frontu. A jak wiadomo, im jesteśmy bliżej, tym większe szanse, że mu wejdzie cała salwa, więc nieważne, ile byłoby HP, to właśnie Kondę poszedł na dno. W dodatku pełną burtą był do Annapolisa, a widzieliście, co się dzieje, gdy się jest pełną burtą do Annapolisa. Nawet w matce Niki po 10 tysięcy co kilka sekund potrafi wchodzić, więc... Trzeba na to uważać. Mam tu cały czas tego Vermonta, który zbiera od tego Annapolisa. No, na moje szczęście ten Annapolis postanowił pójść trochę bardziej do przodu. I tutaj miałem duży problem z wyborem, iść na tego Musashi czy nie iść, ryzykować czy nie. No, ostatecznie postanowię, żeby nie ryzykować, jednak postanowię zostać tutaj, i bo jeżeli zginę, to cały czas ta bitwa pachnie przegraną. No, mamy Yama Giri, które potrafi w każdej chwili zabrać kapy. Na szczęście udało się pozbyć tego Annapolisa, bo nie tutaj Vermont go dokończył. Więc ostatecznie trochę będzie tutaj kombinowania, wykorzystania tej wyspy, co zaraz będziecie mogli zresztą zobaczyć. No, podwodniak raczej zaraz pójdzie dosłownie na dno. W ogóle teraz zwróciłem uwagę, że mam jeszcze prawie całą Satsumę. Mamy przewagę HP-ków i gdzieś tam ta Satsuma sobie pływa, ale pamiętajcie, że Yama Giri, jak będzie chciało, to nieważne, czy Satsuma jest na full HP-ie, czy będzie do dobicia, Yama Giri potrafi zrobić z niego po prostu wrak. Mamy spota, więc gdzieś najpewniej jest to Yama Giri, gdzieś tutaj, tylko pytanie z przodu czy z tyłu. Puściłem hydro dla wszelkiego, żeby być bezpiecznym i ewentualnie te torpedy, które Yama Giri słałoby w tą stronę, to żeby je wyświecić i
uważać na nie. Za 20 sekund radar, więc może się dowiem do końca gdzie. Bardzo długo mnie świeci, więc obstawiałem gdzieś tam w głowie, że raczej to Yamagiri jest gdzieś przede mną, bo gdyby było za mną, gdyby gdzieś tam ten, to najprawdopodobniej by już poszło gdzieś tam przed siebie i pewnie bym zniknął, bo obstawiam, że Yamagiri poszłoby po prostu sobie po Satsumę, ale zaraz będziemy mieli radar, więc się dowiemy, gdzie dokładnie ten niszczyciel jest. I cyk, radar. I cyk, jest Yamagiri przed nami. Niestety przez to, jak się ustawiłem, to zdążę może tylko z jedną salwę i to też tylko z tylnych wież wysłać, więc jedyne co, to po prostu wyświeciłem Yamagiri i wiem, gdzie ona jest. Idą jedne torpedy, kolejne torpedy puszczone ze stoju w Satsumę. Mam nadzieję, że Satsuma ich nie weźmie. Teraz największym moim problemem to pozbycie się Musashiego, bo on mnie tu blokuje, nie mogę stąd wyjść. Z względu na to, że nie mogę stąd wyjść, to w zasadzie marnuję swój DPM, marnuję swojego Halseya, który mi tu wbił ładnie przeładowanie, więc no... Trzeba coś z tym zrobić, więc zacząłem kombinować, żeby tak tutaj podejść do tej wyspy. Jak udałoby mi się odpowiednio do niej podejść, to może udałoby mi się gdzieś tam w jego dziób nad tą wyspą poprzerzucać. No i widzicie, że teraz zaczynam kombinować, zaczyna cyk, redukcja wsteczny i zaraz będziemy kombinować, żeby go obijać. Plus do tego chciałem tak pod lekkim kątem do niego stać, żeby ewentualnie, jeżeli trafi, żeby przeszło to przebiciem na wylot przez tyłek, a nie koniecznie trafiło w cytadelę, bo jeżeli trafi, to w zasadzie moja bitwa może się zaraz skończyć. Fajnie, że ta Satsuma go poobijała całkiem konkretnie, bo Musashi, gdy to podchodziło, miało ponad 40, prawie 50 tysięcy HP-ków, więc zostało 16 do zbicia, co nie będzie jakimś super dużym problemem. Tym bardziej, że może w międzyczasie się trochę naprawiał i może nie mieć zbyt dużo. W zasadzie cyk w dziób, haeczki, pożar raz. Cyk, nie ma bardzo saturacji na dzioby, więc staram się go obijać tutaj, gdzie cię tylko da. Jest, on już może do mnie strzelać, leci salwa i... Mocno mi przyłożył, na szczęście za lekko, więc udało się to. Jest frag numer 6, 300 tysięcy przekroczone. Zostało nam Annapolis i Yamagiri. Pamiętacie to, co mówiłem, że ta bieg bitwy może się odmienić? No i właśnie się odmienił. Właśnie Yamagiri zabezpieczyło kapa, Annapolis też gdzieś tam wziął kapa. Mam Vermonta, mam Satsumę gdzieś tam. Ta Satsuma trochę zabrała tych torped. Zresztą widać po czacie, że no, całkiem sporo tych torped zebrała. Więc muszę tutaj cały czas uważać, no i cóż, trzeba poczekać na radar, trzeba poczekać na hydro i wyjść stąd w końcu, ruszyć trochę tyłek. Całe 300 tysięcy zrobiłem w obrębie tego kapa, gdzie wykorzystując te wyspy wokół mnie, w zasadzie wykorzystując to, jak pięknie przeciwnicy popełniali błąd. Annapolis dzięki temu, że właśnie zaczęło swój ostrzał, wiem, że jest gdzieś w okolicy D, więc Yamagiri strzeli, no, raczej oświeci Satsumę, a Annapolis próbuje coś tam poobijać. I teraz pytanie, czy Yamagiri postanowi tutaj przyjść, czy pójdzie dookoła za Satsumą, co w sumie zaraz się też dowiemy. Jestem gotowy, radar gotowy, zaraz pewnie też i hydro, wychodzimy zaraz z tego kapa w końcu. Vermont idzie od razu na uciekającą, bardzo dobra decyzja, żeby ewentualnie przyjąć jak najmniej torped. Gdyby Yamagiri tutaj je puściło, no to o, jest jedna salwa torped poszła w Satsumę. W razie czego, więc cyk, hydro, widzę torpedy i jest oto i Yamagiri. I rozpoczynamy Armagedon na pokładzie Yamagiri, cyk, 6000, cyk, dziękujemy, do widzenia, Devasta na dwie salwy. 12 tysięcy w dwóch salwach, do widzenia, dobranoc, easy, 313, no i jeszcze zostało nam Annapolis. Pięknie torpedy wyminięte, ouch, jak to podsumował kolega na Yamagiri, zabolało, no nie dziwię się. I w zasadzie teraz mamy wymianę 1 na 1, naprawka puszczona. Na szczęście kolega Annapolisem stoi praktycznie cały czas burtą, więc apeki latają. Zaraz pójdzie radar za radar, taki jest, gdzieś tam spróbuję jeszcze przez tą wyspę powrzucać. Tam niestety się jak na razie nie udaje. Gdzieś tam może w ten dziób, nie, tam tutaj ta wyspa, gdyby ona była troszkę niższa, albo ja bym troszkę dalej, to pewnie byłoby ciekawiej. No, mamy kilka punktów do końca, ten jeden kap nam dopunktuje, więc tak czy siak, nieważne czy Annapolis zginie, czy nie, w tym momencie bitwa jest wygrana, bo zaraz kapy nam dopunktuje. A my sobie przejdziemy do podsumowania tejże oto bitwy, ale za to wychodzi, że Annapolis jednak zdecyduje się wyjść do walki na te ostatnie punkty. Wcale się nie dziwi, ja też raczej bym wychodził, żeby jeszcze coś tam skrobać. Pierwsza salwa, cyk. Podsumowanie. A podsumowanie prezentuje się następująco. 345 tysięcy zrobione. Poprzedni mój rekord był na Georgii, gdzie było 302. Dewastujące, szkoda, brakuje jednego fraga, tam na tym Annapolisie Vermont mnie wyprzedził, zrobił fraga sobie na nim, szkoda, byłoby 8, to chyba też byłby rekord, bo chyba 8 mam, znaczy w sumie to nie, bo chyba 8, no mniejsza z tym. Dreadnoughtik, Krakenik, dewastujące, duży kalibr, wsparcie
Jeżeli chodzi o bazowe, 4209 bazowego, to też mój mały rekord, też nie miałem 3000 coś bazowego rekordowo. No i jeżeli chodzi o układ obrażeń, 50 trafień z hajeków, 32 tysiące, 308 tysięcy z pepeków, z pożarów praktycznie nic, potencjalny milion tam z groszem. Anapolis to potwór, potwór, jeszcze raz potwór. Mówiłem to, jak wypuszczałem o nim tak mini recenzję i dalej tak twierdzę. Dziękuję pięknie za obejrzenie materiału, jak zawsze zapraszam na inne. Trzymajcie się, hejo i pa!